Cześć. Chciałem dzisiaj wstać na wschód słońca o 6, ale byłem tak zmęczony, że nie wstałem. A szkoda, bo mam dzisiaj na wpół do drugiej do szkoły, bym miał 6 godzin zapasu. Ale dzisiaj zapraszam Was na vloga numer 31. Utrzymanie Waszej uwagi. Jest to rzecz bardzo ważna w nagrywaniu, żeby nie tylko osiągnąć sukces w oglądaniu i statystykach, ale też ale też aby chętnie się oglądało. Na przykład matko, patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie, jaki mam tam syf. Nie chodzi o to, żeby jakieś znikąd rzeczy pokazywać, ale żeby coś ciekawego pokazywać. Teraz w czasach YouTube'a jest to na tyle trudne, że albo się robi jakieś dziwne rzeczy, sami wiecie, jak jesteście tacy z YouTube'em mniej więcej na czasie, od dawna tak w sumie jest, nie od teraz. I trzeba albo mieć pomysł taki specyficzny, bo kreatywne rzeczy są tak trochę niżej. Można tak powiedzieć, no bo jakby nie patrzeć, kanały takie dziwne, to one też są kreatywne w pewnym stopniu, ale nie aż w takim, jak powinny być. Jest, dzisiaj ma być 28 stopni. Jestem w koszuli na długi rękaw, która jest dosyć gruba i jest taka granatowa mocno. No i spodnie moro. Ale wytrzymię. Wytrzymam i tyle. Teraz mam jeszcze 2,5 godziny. To bym poćwiczył, zjadł coś i chwilę się pouczył. No taki jest plan na dzisiaj. To uczucie, kiedy jest bardzo gorąco, a ty siedzisz w koszuli na długich rękach. Jestem w parku, mam godzinę do lekcji. I chyba z tego parku pójdę, bo jest mały dosyć. I was zabiorę do następnego. Park. Monte Cassino. Jak dobrze zapamiętałem nazwę. Ładny, większy od tamtego. Podoba mi się. Duży ten park jest jednak. Jest to park bohaterów Monte Cassino. Już wiosnę. Jest gorąco, nie wiem, jak mi ten plan wpadł do głowy. A przeszedłem już 7 km. Ale mam jeszcze do reakcji pół godziny. Więc obejdę go dookoła i coś poopowiadam. No, wypadałoby. Bardzo ładna, tu jest szeroka droga. Zrobię wam zdjęcie teraz i wam wrzucę. Bardzo ładnie jest. Już czuć jesień. Liście tutaj widać, jak spadają. A ja ubrany grubo, ale warto było wyjechać półtora godziny szybciej przed szkołą. Na takich widoków, no. Ale ja tak stałem, bo nie stałem na wschód słońca. To jest tak, jakby za kara, ale to nie jest dla mnie kara, bo nie żałuję. Tam jest plac zabaw, później was wam pokażę. Ja tu jestem pierwszy raz. Dlatego to jest takie piękne. Przed szkołą spacer, to mówię, polecam wam. Szczególnie jak macie gdzie wyjść. Ja u siebie w mieście nie mam z takiego ładnego parku. Jest niezadbany mocno. Takie duże, stare drzewa. Jak to. Większość tych drzew tutaj. Ładnie są tak poprzewracane, te gałęzie takie. Zarąbisty widok. Nie mówiąc o parku, jako ogół. Przyjdę tutaj jeszcze, jak będzie jesień, taka konkretna, liście spadają. I jak będzie zima. Musi być tu ładnie, szczególnie w nocy. To poświęcę autobus i będę czekał dłużej, ale
Niech stracę taki. Ładne zdjęcia można tu porobić, jak się tak by przyłożył, ale ja mam już mało czasu. Muszę powoli się zwijać, więc zapraszam Was na zakończenie tego vloga. Nie, Milo będzie trwało. Dziękuję za wytrwanie do końca. Widzimy się już jutro. Dzisiaj nie wezmę Was na plac zabaw. Trzymajcie się, cześć. Miłego tygodnia.